Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z naszego wyzwania wakacyjnego. Jesteśmy dzisiaj w wiosce Takemizu. Jest to nasza ostatnia miejscówka wakacyjna w The Sims 2, czyli powoli kończymy. Zadania do tej wioski macie w opisie. Oczywiście możecie się z nimi zapoznać. Tutaj nasza Allison dopiero przyjeżdża do hotelu, także dajmy jej się wprowadzić i wybierzmy od razu jakiś pokój. Ale czekajcie, teraz zobaczymy, co jej tu wybrać. Tak jakiś prosty może ten, co ja będę wydziwiać. One wszystkie są takie same, raczej. Na górze nic chyba nie ma. A nie, coś jest na górze. No ale dobra, my sobie weźmiemy ten pierwszy z brzegu. Rezerwuj ten i zamelduj się. Ona już tu ma pierwsze pragnienia, dostać masaż, skorzystać z sauny, ale to chyba nie jest w naszych zadaniach. W zadaniach mamy się nauczyć masażu, a nie korzystać z niego. Także tak. Musimy jeszcze się przebrać, bo jak widzicie mamy jeszcze strój z Trzech Jezior. Także trzeba iść na jakieś zakupy. Jak zwykle na porządek. O! Jakiś miejscowy sim. Myślicie, że nauczy nas powiadomienia? Powiadomienia, kurczę, powitania. Okej. Okay. Ja już naprawdę gadam głupoty. Trochę się obawiam, moi drodzy, że będzie ciężko, bo niektóre rzeczy... A, idziesz luzaka mu zrobić, zostaw go. Bo niektóre zadania, jak patrzę, no są takie, że tak powiem, w ogóle mi nieznane. I się obawiam, że... Zagadaj do tej Marioli. Albo może ona do ciebie zagada? Chyba nie bardzo. Tak, już bym chciała się powitania nauczyć. Oczywiście deszcz nam zaczął padać, bo... Jak żeby inaczej, wakacje bez deszczu, no proszę was. Jeszcze mam tutaj końcówkę wiosny, więc... Znaczy nie jest końcówka. Jeszcze 5 dni. No to akurat prawie całe wakacje. Gest tutaj nie wpierać. Kurczę, co ona z tymi gestami? Dobra, idziemy stąd, nie będę tyle gadać. Jadę z Allison, właśnie... Dobrze, że mamy tą mapę, ale to dzisiaj sobie tam nie pójdziemy. Dzisiaj robimy takie prostsze zadania, jak zwykle w pierwszym odcinku. Targ. Tutaj chyba kupimy ubrania, nie? Tak mi się wydaje. Także jedziemy tutaj i zaraz się widzimy z powrotem. Okej, moi drodzy, Allison już kupiła sobie nowy strój, zmieniła woski. Żeby było troszkę inaczej, ktoś nas tutaj chce witać, więc... niestety to zwykłe powitanie, więc... Jeszcze tylko, wiecie co, kupimy sobie pamiątki. Tak jak zawsze, z każdej miejscówki. Ale tu kolejeczka, widzę, się zrobiła. To sobie kupimy. No już się zszedł zaraz, no. I to. Dobra. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o nasze zakupy. Ale mamy tutaj ten ogródek cały, a jest zadanie, żeby... O! Wita nas! O, ale to nie było to. O! Czemu nas tak nie powitasz? Powitaj. No, on myśli, że jesteś świruską. Podziwiaj go. No naucz mnie. On cię wyśmiewa, Allison. Ciebie i twoje przygody na wyspie. Twiki. Knut powietrze. Dobra, koleś, naucz mnie powitania, a nie... Odszedł od ciebie chyba. Chyba nie chcę z tobą rozmawiać. Szantę mu będzie śpiewać, no? Chyba mu się spodobało. Super, po prostu super, ale jednak mógłby nas nauczyć powitania. Nie tracimy czasu.
Noż jest głodna i jest w siku, więc chodź tu grabić. Bo mieliśmy wygrabić ten ogródek. Mam nadzieję, że o to chodzi. Przyspieszymy tą fascynującą akcję. Ale co, to tak będzie mi znikało cały czas? I jeszcze muszę się rozglądać, bo wiecie, tutaj się może pojawić ten ninja. Ile ona ma tak to grabić, bo ja nie wiem. Nie mam pojęcia. O, już się zaliczyło, dobra. To zostaw. Weź zamów jedzenie. Hirashi, czyli jak to się tam wymawia, bo to też jest w naszym zadaniu. Czyli będziemy mieli już dwa zadania wykonane. W sumie to trzy, bo też jest zadaniem, żeby wyjechać na wyspę. Na wioskę, tak, a nie wyspę. Tak. No więc, dalej. Ładnie. To sobie zjedz. Przy tej brudna. Ładnie to wygrabiła. Nie wiem, czy my mamy też medytować, więc ja bym to sprawdziła sobie. Na szybko. Czy medytacja też wchodzi w grę? W starożytnych ćwiczeniach mamy. Nie ma zadania o medytacji. Jest tylko, żeby się nauczyć jej od teleportacji od tego ninja. To ja zjadła, zaliczyło się, super. To co, jedźmy dalej z tym. To chyba już wszystko mamy zaliczone. Nic więcej raczej nam się nie przytrafi. Też możesz zrobić jakieś zdjęcie. Książkowi na przykład. Jak to nie wyszło najlepiej? To rób jeszcze jedno, no. Już? Lepiej? Ty byś chciała siku. Więc jeszcze ją do kibelka, myślę. Tak na szybkiego. I idziemy na inną parcelę. Gorące źródła. Park pomyślnej kapliczki. Tak, do kapliczki też musimy iść. Zobaczymy, co tam mamy. Także widzimy się na miejscu. Okej, udało nam się. Alison jest zachwycona pobytem tutaj, jak zwykle. Więc dobrze, co my tu mamy? A, mamy masażystów. Ucz się akupresury. Spróbujemy, skoro już tutaj mamy. A tej MP3 ciągle słucha. Jesteś trochę brudna, ale... Zobaczymy, jak to pójdzie. To trochę trwa, mam nadzieję, że energii jej wystarczy, bo już się późno zrobiło. Spieszmy. Znowu deszcz pada. Masakra. Umiesz? Umiemy! Pokaż. Wszystko trzeba sprawdzić. Jest.
Jeszcze musimy wziąć udział w starożytnych ćwiczeniach. Nie mam pojęcia, gdzie to się robi. Ukłonić się, poznać opowieści Dalekiego Wschodu. O, wytrawny podróżnik, to muszę chyba 5 razy spędzić udane wakacje. To gdzie trzeba jeszcze się wybrać gdzieś. Patrzcie, energia nam się odnowiła, możemy dalej grać. Spoko, nie powiem. To jeszcze sobie coś zjemy. Może być miska gorącego ryżu. Ale co, czekaj, bo nie umyłaś się do końca, głupia. Co za baba. Umyj się do końca, zjedz sobie. Nie widzę tu nikogo ciekawego. Ninja chyba się tutaj nie pojawi o tej porze, chociaż kto wie. Trzeba wypatrywać, ale... Niech się potem wymoczy. Fajnie. Też bym sobie tak posiedziała. Takiej to dobrze. Nic nie robi, tylko na wakacje jeździ. Wiecie, co zrobimy? Pojedziemy sobie na wycieczkę. Chodź tutaj, koleś. Śladami historii najpierw. Zobaczymy, co mi się powiedzie. Mamy energię, mamy wszystkie potrzeby zaspokojone, więc... Rezygnujemy, najwyżej wrócimy spać do hotelu. Jak się coś nie uda. Jaki autobusik. Został to MP3, bo ci ją skasuje. Daj coś, daj dziecku zabawkę, nie? Ładnie, potrzeby spadają. O, jest. Wycieczka została zaprowadzona do starożytnej świątyni, gdzie ma nieco czasu, aby podziwiać wielkie kamienne posągi bóstw, jakie tam stoją. W świątyni znajdują się posągi dwóch głównych bóstw, Boga Bogactwa oraz Boga Natury. Grupa ma czas, by odwiedzić tylko jednego z nich, posąg którego Boga powinni obejrzeć. Pewnie jak pójdą do Bogactwa, to dostaną kasę. A co się stanie, jak pójdą do Natury? O, widzicie? To był dobry wybór, mój czas. Było. No i co? Czy ktoś nas powita? Do którego źródła idziesz? Idziesz tutaj do tej grupy ludzi? Alison idzie zacieśniać więzy z innymi turystami. Także niech sobie tutaj się podpręża. Znowu mamy pełną energię, więc jak dla mnie spoko. W sumie to ile tych zadań już zrobiliśmy? Pokaż mi tutaj jeszcze raz to. To nie tu. Tego się nauczyliśmy. Tutaj wyjechaliśmy. To już 2, 3. No to nie jest źle. Nie jest źle, powiem wam. No 4 i 1/3, bo wyjechaliśmy na jedną wyprawę, więc tak.
No dobrze, moi drodzy, ja będę kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Taki wstępny. Spędziliśmy miło czas z Alison. I widzimy się w kolejnym. Jak zawsze. Także dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.